O, Natalia, świetnie, że Cię widzę. Pomogłabyś mi z koni? Musimy je natychmiast wypuścić. Oczywiście, że Ci pomogę. A jak zdrowie naszych koników? Jak szaman? A powiem Ci, że już dużo lepiej, ale nie może przytyć. Nie wiem, co mu może pomóc. Chyba pora zadzwonić po doktora. Nie, szaman już dobrze wygląda. Doktor Czas będzie dla niego najlepszy. Wiesz co, tak samo mi się wydaje. Wygląda już dużo lepiej, chociaż kaszel mu pozostał. Ale wiesz co, pomogłabyś mi puścić te konie, bo one już się dobijają, a już jest ta godzina. No pewnie, że Ci pomogę puścić konie, to moja ulubiona część pracy. Natalia, wiesz co, chodźmy wypuszczać najpierw, zaczniemy od przodu te koniki. Wow, jakie piękne drągi, kto robił? Gabrysia. Gabrysia? Nie wierzę. Natalia, to Ty nic nie wiesz, że 25 mamy zawody w stajni? Kobieto, trząśnij się, musimy mieć topowe drążeczki. No niby będzie tak luksusowo, zdjęcia na pewno ładne wyjdą. Tak, ale dobra, wypuśćmy te konie, bo Lolek zaraz drzwi wywali. O, misiu, ty zawsze z nami wypuszczasz koniki. A teraz największa słodycz w stajni. Natalia, czy ty robisz jakiś pokaz mody, czy coś takiego? Troszkę tak, uważaj. Dobra. Przecież patrz, Natalia, jak się to robi. To trzeba szybciutko robić, a nie jakieś... Wypuszczone są prawie, Natalia, widzisz? Hop! Mógłbym z tobą się po prostu zakładać o to, kto szybciej wypuści te konie. Natalia, mogłabyś wypuścić jeszcze kucyki i dać jeść troszeczkę tym barankom? Tak, oczywiście, że mogę. Powiem Ci szczerze, że mnie one też mega denerwują, ale patrząc na Twój wyraz twarzy, jesteś bardziej zdenerwowana. Może zaparzymy sobie meliskę? Mikołaj, a ja mam rumianek zaparzony, bo koniom puchną oczy, więc możesz skorzystać. Jesteście ciekawi, czy Mikołaj wypił rumianek, czy nic mu nie jest, czy nie dostał rozwolnienia. Oglądajcie kolejny odcinek.